Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 96 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 64. Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żale. Zachowaj me życie od strachu przed wrogiem. Chroń mnie przed gromadą złoczyńców i przed zgrają występnych. Oni ostrzą jak miecz swoje języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały, by ugodzić niewinnego z ukrycia. Z nienacka strzelają, wcale się nie boją. Umacniają się w złym zamiarze. Zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie, Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice? Zamach został obmyślony ale wnętrze człowieka, serce jest niezgłębione. Lecz Bóg strzałami w nich godzi, nagle odnoszą rany, własny język im gotuje upadek, wszyscy, co ich widzą, potrząsają głowami, ludzie zdjęci bojaźnią, sławią dzieło Boga i rozważają Jego zrządzenia. Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca nim się chlubią. Księga Syracha, będąca częścią pism mądrościowych Starego Testamentu, zawiera nauki, które mają na celu prowadzenie wiernych do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami, ukazując jednocześnie wartość mądrości, pokory i sprawiedliwości. Przeczytajmy rozdziały od 28 do 30. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Unikaj waśni, a mniej popełnisz grzechów. Człowiek bowiem popędliwy wszczyna kłótnie. Grzesznik sieje niezgodę między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo między tych, co żyją w zgodzie. Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala. Jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga. Jaka siła człowieka, taka będzie jego zapalczywość, i zgodnie z zamożnością gniew swój on zwiększy. Żywica i smoła wzniecają ogień, a gwałtowna kłótnia powoduje rozlew krwi. Jeśli dmuchać będziesz na iskrę, zapłonie, jeśli zaś spluniesz na nią, zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich. Przeklinajcie potwarce i człowieka o dwoistej mowie, zgubił bowiem wielu żyjących w zgodzie. Trzeci język wielu unieszczęśliwił i skazał ich na tułaczkę od narodu do narodu. Zburzył miasta potężne i domy możnych obalił. Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów. Kto nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku ani nie będzie mieszkał spokojnie. Uderzenie rózgi wywołuje siniec. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości. Kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego są pętami z brązu. Okrutną śmierć on zadaje, nawet otchłań jest lepsza od niego. Nie opanuje on bogobojnych i nie będą się palili w jego płomieniu. Natomiast ci, którzy pana porzucają, weń wpadną. Zapali się w nich i nigdy nie wygaśnie. Jak lew będzie przeciw nim wysłany i rozszarpie ich jak pantera. Uważaj, otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż. Słowom twoim spraw wagę i ciężarki, a ustom spraw drzwi i zasuwę. Bacz, abyś przez język się nie potknął i byś nie upadł przed tym, kto ci gotuje zasadzkę. Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu, a kto wspomaga go swą ręką, wypełnia przykazania. Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także dług oddaj mu w swoim czasie. Dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował. Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli. Do czasu, zanim otrzyma, całuje go po rękach i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem, ale się ociąga, gdy przyjdzie pora zwrotu i odpowiada słowami niechętnymi, a na czas się skarży. Jeśli zaś zdoła, zwróci zaledwie połowę i należy uważać to za rzecz znalezioną, a jeśli nie będzie mógł zwrócić, pozbawi wierzyciela pieniędzy, który bez powodu zyska sobie wroga, Odpłaci mu przekleństwami i obelgami, a zamiast czci, odpłaci mu zelżywością. Wielu się więc powstrzymuje nie ze złego usposobienia, ale z obawy, by nie ponieść straty bez powodu. Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem, zajmij się biedakiem i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami. Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. Rozporządź swym bogactwem według przykazań najwyższego, a przyniesie ci to więcej korzyści niż złoto. Zamknij jałmużnę w spichlerzach swoich, a ona wybawi cię z każdego nieszczęścia. Lepiej niż mocna tarcza i ciężka włócznia będzie ona walczyć za ciebie z wrogiem. Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, a bezwstydny go odtrąci. Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał bowiem siebie samego za ciebie. Grzesznik za nic ma sobie dobrodziejstwa poręczyciela i bez wdzięczności w sercu opuści swego wybawcę. Poręka zgubiła wielu uczciwych i wstrząsnęła nimi jak morska fala. Ludzi możnych wypędziła z kraju, tak, że zabłądzili między obce narody. Grzesznik uwikłany w porękę, w pogoni za zyskiem wikła się w wyroki sądowe. Pomagaj bliźniemu w miarę możności, a uważaj na siebie, abyś nie upadł. Pierwsze potrzeby życiowe woda, chleb, Odzienie i dom osłaniający to, co wstydliwe. Lepsze jest życie biednego pod osłoną belek, niż wspaniałe uczty u obcych. Bądź zadowolony, czy masz mało, czy dużo, a nie posłyszysz wymówek, że jesteś przybyszem. Nędzne to życie chodzić od domu do domu, a tam, gdzie mieszkasz jako przybysz, ust nie otworzysz. Choć przyjmiesz kogoś do stołu i dasz pić, zamiast podzięki posłyszysz przykre słowa. Chodź przybyszu, przygotuj stół, a jeśli coś masz w ręku, nakarm mnie. Przybyszu, zrób miejsce godniejszemu. Brat w gościnę przybył do mnie, potrzebuje mieszkania. Ciężkie są dla człowieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie gościny. Kto miłuje swego syna, często używa na niego ruzgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i dumny będzie z niego między znajomymi. Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec przyjaciół będzie się nim cieszył. Skończył życie jego ojciec, ale jakby nie umarł, gdyż podobnego sobie zostawił. Za swego życia widzi go rozradowany, a przy zgonie nie doznaje smutku. Przeciwnikom zostawił Mściciela. A przyjaciołom okazującego wdzięczność. Ten rozpieszcza swego syna, kto opatruje jego rany, któremu na każdy jego krzyk wzruszają się wnętrzności. Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, baw się z nim, a sprawi ci smutek. Nie śmiej się razem z Nim, abyś nie został wraz z Nim zasmucony i abyś na koniec nie zgrzytał zębami. W młodości nie dawaj Mu zbytniej swobody, okładaj razami boki Jego, gdy jest niedojrzały, aby gdy zmężnieje, nie odmówił Ci posłuchu. Wychowuj swego Syna i wdrażaj go do pracy, abyś się nie zachwiał skutkiem Jego haniebnego życia. Więcej wart biedny o zdrowiu i sile niż bogacz w ciele udręczonym chorobą. Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek. Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała, a dobrobyt nie przewyższa radości serca. Lepsza jest śmierć niż przykre życie, i lepszy wieczny odpoczynek niż długotrwała choroba. Łakocie położone przed zamkniętymi ustami są jak stosy żywności leżące na grobie. Na cóż się przyda ofiara z owoców boszkowi. Nie będzie przecież jadu ani czuł zapachu. Tak jest z tym, kogo pan doświadcza. Patrzy oczami i wzdycha, jak wzdycha eunuch obejmujący dziewice. Nie wydawaj duszy na pastwę smutku, ani nie zadręczaj się mędrkowaniem. Radość serca to życie człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Przetłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. Serce pogodne, szczęśliwe jest też przy posiłkach. Troszczy się o pokarm dla siebie. Fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 15, wersety od 20 do 47, opisują wydarzenia związane z ukrzyżowaniem, śmiercią i pochówkiem Jezusa Chrystusa. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma, w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ejże, ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili, innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela Niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli Eli Lema Sabachtani. To znaczy Boże mój, Boże mój. Czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł – istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome – one to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.